Dzień dobry w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj witam się z Wami w miejscu nietypowym, bo w piwnicy. Jadę z moją mamą na działkę, będziemy sprzątać jej ogród. Zobaczymy, jak pójdzie. Także pokażę Wam, jak nam idzie. A propos właśnie tej podróży z puszczykiem rower. Mam ten rower od około 20 lat. I fajnie, że okazało się, że wciąż można na nim jeździć. Ostatnim razem, jak jeździliśmy z Peterem około 10 lat temu, to coś tam było popsute. Mój kolega Artur nam pomógł naprawić, także teraz śmiga jak należy. Słuchajcie, chciałam w ogóle robić timelapse, żeby Wam pokazać, ale nie będę tego robić, bo zdałam sobie sprawę, że nie wzięłam ładowarki do mojego telefonu. Że wzięłam kabelek i baterię, żeby podłączyć do tabletu, jak mi się rozładuje, bo leci z niego radio, ale nie wzięłam nic do telefonu, więc na pewno padłby mi, bo jak daję internet swojemu tabletowi, to szybciej bateria pada. Jest tak gorąco, że normalnie cała twarz mi spływa. Jeszcze mam glany w dodatku, żeby wiecie, jak gałęzie, zresztą w sandałach na działce to nie ma szans. Ale słuchajcie, idzie fajnie. Jeszcze słońce wyszło i ładnie wygląda, jak słońce wyszło, tylko, no mówię Wam, po prostu pogoda daje czadu. Także nie będę nakręcać timelapsów. Ale w sumie przed i po też Wam za dużo nie powiem, mogę zrobić może zdjęcia. Musicie też pamiętać, że to jest taka przemiana w kilka godzin w jedną w sumie osobę, bo moja mama, wiecie, pomaga, ale nie może zrobić aż tyle, ile ja, więc już jestem z siebie dumna, jak to idzie. Jest już teraz miejsce, żeby postawić stół i krzesła, więc lecimy. Działka jest dosyć spora. Już jestem z siebie dumna i jestem mega podekscytowana, bo jeszcze mamy ponad tydzień, jeszcze zdążymy też skorzystać. No i to będzie też pomoc dla mojej mamy, wiecie, żeby nie musiała sama robić tego wszystkiego, co odkłada na później, na chłodniejsze dni, a potem się już nie chce albo nie ma sensu. Dobra, lecimy. Zrobiliśmy dosyć sporo. Jak już wcześniej mówiłam, to nie jest taki makeover zupełny, no bo tam naprawdę trzeba by było poświęcić trochę czasu i chyba większych gabarytów sprzętu, żeby, nie wiem, po prostu, żeby to wyglądało tak, wiecie, tak zupełnie inaczej, ale już jest gdzie usiąść, jest już zupełnie inaczej, jest już mimo wszystko, także no, nie będę Wam w sumie, potem doszłam do wniosku, że nie będę pokazywać może wszystkiego dokładnie, ale pojechałam sobie na dół działek i patrzcie, jak tutaj jest. Chciałam zobaczyć, czy może tutaj są gdzieś tam belki z sianem. Wiecie, te takie rolki, bo chciałabym, tak mi się marzy, zrobić zdjęcia w takich rolkach, ale bez samochodów to ja nie wiem gdzie, bo musielibyśmy tam iść na pieszo. Gdziekolwiek by to nie było, to trzeba by było tam dojść na pieszo, no bo jeszcze rowerem sama to mogę, ale z chłopcami. No. No i więc zeszłam tu na dół zobaczyć, co tu jest. Tu jest szczere pole, tylko nie ma żadnych ani belek, ani nic. No widzę, jakieś coś, maszyna jakaś jeździ, może tam jest zboże, trzeba było mi się przejechać i zobaczyć. Ale powiem Wam, że pięknie tutaj jest i na zdjęcia tutaj na pewno przyjdę, bo akurat miejsce się nadaje idealnie, a już teraz umiem je wykorzystać, także któregoś dnia przyjdziemy tutaj na pewno. W sumie jeździ jakiś kombajn, może będą belki ze zbożem, zanim jeszcze wyjedziemy i udałoby się nam się złapać jakieś fajne kadry, no nie wiem. Póki co moja mama sprząta w altanie i ja na ten moment już obeszłam po prostu z sił, wiecie, żeby chodzić i tam gdzieś jeszcze chwasty wyrywać, więc głównie czekam. I zaraz będziemy się zbierać do domu, bo Peter był dzisiaj z dziećmi. Powiem Wam, że praca na działce jest dużo łatwiejsza niż opieka nad trójką małych dzieci i nastolatką. Dobra, na dzisiaj koniec. Zbieramy się do domu. Jestem usatysfakcjonowana. Przyszliśmy z tej działki do domu. Jestem zadowolona. Moja mama powiedziała, że jej jak ona to powiedziała? Jak moja mama powiedziała, że ją przegoniłam po działce? No. Coś takiego. Ale było trochę za późno, żeby gdzieś wyjść na coś do jedzenia, bo w
wszystko już tutaj zamknięte o 10. I co? Ciemnica. Zaraz wam ubudzi. I doszłam do wniosku, że mam ochotę na moją ulubioną sałatkę, której już nie jadłam od tygodnia, odkąd tu jesteśmy. Dosyć długo jak dla mnie. Myślę, że zdecydowanie wybrałabym tą opcję ponad cokolwiek innego w tej chwili, dlatego idziemy do sklepu po sałatę. Chociaż byłam wcześniej w sklepie, bo mój syn sobie zażyczył kolejny smak frugo i ani w netto nie było, ani w internet może nie było tego smaku, więc musiałam pojechać do Pulsu. I miałam w jednym z tych sklepów sałatę w ręku, ale pomyślałam, dobra, najwyżej jutro kupię. No i patrzcie, wychodzi na to, że idę kupić sałatę, ale jest już przed 10 i wszystko jest pozamykane, więc wydaje mi się, że jeszcze Biedronka będzie otwarta. Kupiliśmy kilka rzeczy. W sumie mam dużą torbę, ale zapłaciłam kolejne 140 zł. I tak jak patrzę na ceny różnych rzeczy, to uwaga, w Polsce jest drożej niż w Szkocji. Dużo produktów jest dużo droższych niż u nas w Szkocji. Na serio. Witam się z wami w dniu kolejnym. Zrobiliśmy podejście numer 2 do Urzędu Stanu Cywilnego. Już dostałam kopię poprawionych aktów urodzenia. Aktów urodzenia, tak, dobrze powiedziałam. Na szczęście bardzo gładko to poszło, bo dostałam już na drugi dzień. I słuchajcie, się okazuje, że jak się chce umiejscowić dzieci w... Nie wiem, jak to się mówi. Jak chce się zrobić to, co ja się robię, żeby wyrobić im polskie akt urodzenia, to zajmuje to trochę więcej czasu i energii, niż mi się wydawało. Bo cała procedura trwa kilka dni. Każde akt urodzenia też kosztuje 89 zł, czego nie wiedziałam. I dopiero wtedy będę mogła pójść i wyrobić im dowód osobisty. Bo bez tego nie dostałabym numeru PESEL. To wszystko jest trochę bardziej zagmatwane, niż mi się wydawało. I wydaje mi się, że zrobię o tym osobny odcinek. Muszę chyba sobie zapisać, co się dzieje po kolei, bo trochę to się zrobiło na tyle skomplikowane, że myślę, że warto będzie zrobić odcinek na ten temat, bo sama bym chętnie go obejrzała. Bo się co chwilę pytałam swoich klientów, co się robi. Aż w końcu byłam na tyle głupia, że do tej pory nie wiem, co robię. Poszliśmy do zegarmistrza wczoraj na rynku, który się okazuje jest na urlopie, tak samo jak w tamtym roku był na urlopie, kiedy ja tutaj byłam. I teraz właśnie przeszliśmy się do drugiego zegarmistrza, a tam jest zawieszka, że jest zamknięte. Także dobra, poddaję się. Pójdę po prostu do tego zegarmistrza pojutrze chyba wraca. Nie, poniedziałek będzie, bo dzisiaj jest piątek. I zobaczymy, czy da się go naprawić, mój zegarek, zanim wyjedziemy. Po prostu nic nie zrobię, nie przeskoczę niektórych rzeczy. Teraz idziemy, podjeżdżam do Rossmana, a potem myślę do domu i zobaczymy, może jeszcze z moją mamą wyjdziemy do sklepu kupić lalkę dla Grace, bo moja mama bardzo chciała jej kupić lalkę, a nie mieliśmy wcześniej jak wyjść, a potem będziemy szli na działkę na grilla, bo w końcu po coś wczoraj harowałam na tej działce. Udało mi się spotkać z moją przyjaciółką. Poszłyśmy sobie popatrzeć na ciuchy. Zdobyłyśmy kilka fajnych rzeczy. A teraz idziemy do Rossmana uzupełnić zapasy. Pogoda jak zwykle przepiękna. Dzieci się relaksują w wózkach. A my idziemy szperać. Poszłyśmy przez rynek. Chciałam nakręcić w sumie, bo tam było kilka straganów, ale nie chciałam nikomu kamery wciskać. Więc nie chciałam nikomu wciskać kamery w twarz. Przeszłyśmy się po markecie, po tym rynku, ale nic nie kupiłam. Doszliśmy do takiego fajnego miejsca, co nie? Mogę ci pokazać? Doszliśmy do takiego fajnego miejsca ze starociami, moje ulubione, ale też nie chciałam nikomu wciskać kamery w twarz. Fajne kilka rzeczy było, ale nie są mi potrzebne w tej chwili. Potem Rossmann, nie ma jak przejść. Nie ma jak przejść. Ceny w Rossmannie są szokujące jak dla mnie, bo mam porównanie i wydaje mi się, że po raz kolejny wydaje mi się, że tutaj jest drożej. Niektóre rzeczy są po prostu w szok. A jak poszliśmy do Biedronki, to tam już jest klaustrofobia, atak klaustrofobii. Ani nie ma jak przejść, jest głośno, tyle ludzi.
wózkiem ciężko się manewruje. Masakra. Ale dobra, jest już prawie pierwsza, także uciekam do domu, bo będziemy szli chyba na Krawca. Kupiłam kiełbaski na grilla, bo wczoraj jak robiliśmy grilla, to przepyszne. Także może uda mi się jeszcze znaleźć taki jednorazowy grill i może sobie zrobimy na Krawca. Po raz kolejny. Powiem szczerze, że ten odcinek tutaj 4-kilometrowy, żeby tu dojść, jest trochę męczący w taki upał. Ale doszliśmy, posiedzieliśmy i wracamy. Chłopcy się wykąpali z Korą. Grzebie się teraz po lesie, bo Peter zauważył grzyby, a my dostaliśmy 2 dni temu od mojej kuzynki kanie, słuchajcie. I może gdyby nie to, że właśnie od niej dostaliśmy, to zapomniałabym, jak one wyglądają. Chociaż wydawało mi się, że one trochę były w innym kształcie. Wydaje mi się, że kiedyś chodzi mi. Wydaje mi się, że mogą być w różnych kształtach. No i patrzcie, jaka tutaj kania rośnie. Nie wiem, czy teraz mam ją zerwać i nieść tak w rękach, bo Kora właśnie odjechała. Czy zostawić ją tak? Może ją zostawię dla kogoś innego? Co będziemy z jednym grzybem robić? Szczęśliwie sobie odjechała na rowerze, a my musimy dreptać z powrotem. Dzień i znowu jesteśmy w ogrodzie mojej mamy. Znowu robimy grilla i dzisiaj dostałam olśnienia. W ogóle Grace sobie siedzi. Dostałam olśnienia, bo słuchajcie, dzisiaj wzięliśmy z sobą małą. Było tak gorąco wcześniej, ale nie to, że się tak zupełnie ochłodziło, ale po południu, jak już słońce trochę zachodzi, można znaleźć cień. Chcieliśmy dać wytrwać mojej mamie trochę, więc wzięliśmy ją z sobą. I jak Grace stanęła i wyjrzała przez okno, w altanie mojej mamy, to spójrzcie, co wtedy po raz pierwszy zobaczyłam, czujecie to? I wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że takie domki oglądam na Instagramie u różnych fotografów, najczęściej z Rosji, i z taką nutą zazdrości zawsze oglądam. I słuchajcie, nigdy nie zauważyłam tego tu pod moim nosem. Niesamowite.
trzecią próbę do zegarmistrza, tym razem się udało. U mnie w Szkocji mówiono, że w moim zegarku bateria jest w porządku, tam gdzie mi wymieniają tę baterię, po prostu śnieg na sali. Okazało się, że bateria jest u nas zero, więc miejmy nadzieję, że tylko tyle. Tak czy siak, tam po prostu ciężko mi się w tej Szkocji, w tym Simpsonie dogadać z nimi. Teraz robimy trzecie podejście do Urzędu Stanu Cywilnego. Już wszystko jest gotowe, już zadzwonili dzisiaj do mojej mamy, że mogę odebrać dokumenty, także mogę pójść w końcu złożyć wniosek o dowód. Mam nadzieję, że wszystko mam ze sobą, bo standardowym byłoby, żeby mi czegoś brakowało. Ale zapomniałam też wziąć telefon z domu, więc mam nadzieję, że wszystko tym razem mam i nie potrzebuję ani telefonu, ani nic dodatkowego. Bo okazuje się, że nie mam też numeru telefonu do mojej mamy, skoro nie mam ze sobą numeru telefonu, także zobaczymy. Mamy już akt urodzenia, także idziemy wyrobić. Zarejestrowanych i będę mogła odebrać dowód, podejrzewam, że za rok. Na Krawczyka. Mniej więcej w tym samym miejscu, na szczęście za każdym razem. Dziś też mam ze sobą strój kąpielowy, ale powiem szczerze, że taka jestem zmęczona. Tak mnie bolą stopy od tego chodzenia codziennie, że wieczorami to po prostu ciężko jest. To nawet nie są odciski na stopach, tylko mięśnie, aż tak całe stopy mnie bolą aż do kostek. I też nie są spuchnięte, tylko po prostu bolą mnie. Także zaraz się przebieram i dołączę do nich. Do wody dzisiaj mamy też kółko. Trzeba korzystać póki możemy, bo jest ładna pogoda, ale widzę, że następne kilka dni może być trochę zachmurzone niebo, więc nie będzie już tak ciepło, żeby się... Wiecie, nie to samo odczucie, że w jeziorze, co przy pełnym słońcu, prawda? No, jest już też godzina 6, tak w ogóle, zanim się tu zebraliśmy, ale jestem zadowolona z tego, co dzisiaj udało mi się dokończyć, bo
te wszystkie urzędy, to się działo w mojej głowie od kilku miesięcy, jak nie dłużej. Nie wiedziałam, jak mam w ogóle zacząć się za to zabierać, także cieszę się, że mam to już ogarnięte i z głowy. Ale naprawdę więcej przy tym było zachodu, niż mi się wydawało, że będzie. No, a tak jak mówię, na szczęście już jest zrobione. Szczerze powiedziawszy, to zapomniałam przez chwilę, że kręcę vloga. Dobrze byłoby się pożegnać, bo ten vlog już trwa kilka dni. Także wróciliśmy z tego Krawca niedawno. Poszłyśmy jeszcze z Kolą szybko do sklepu. Zanim zamkną, bo nie jestem przyzwyczajona, że tak szybko zamykają. I'm not allowed to touch a cat, but I can touch a wild. Słuchajcie, znalazłyśmy jeżo na środku ulicy. A teraz nie wiadomo, o co chodzi. Chyba jest smalny, jak się na ulicy tak śpi. No. Sytuacja z jeżą wygląda tak, że jak tak stałyśmy i się patrzyłyśmy na niego, to pani z okna krzyknęła, żebyśmy go przesunęły, tylko tak czym? Nie wiadomo, czy jeża można dotykać, czy nie. Więc rzuciła nam takie plastikowe pudełeczko, więc chciałam go trochę przesunąć. On biedny, taki zastraszony i zaczął uciekać wzdłuż jezdni. Zatrzymał się ktoś na motorze i podniósł go do góry w tym pudełku i postawił przy ścianie, także na pewno żyje, jest uratowany, nie leży już na drodze, biedaczek. Teraz spadamy do domu, także będę się żegnać. Dzięki za oglądanie i do następnego!